w tym filmie porozmawiamy na temat ciekawostek dotyczących futrzaków, a w tym przypadku kotów. I wam powiem, że koty to są rasa zwierzaków rozpowszechniona praktycznie na całej Ziemi, która generalnie ma w sobie teoretycznie najwięcej zagadek, najwięcej tajemnic, najwięcej legend i najwięcej różnych rzeczy dziwnych, tajemniczych, zabawnych, co widać po filmikach na YouTube i tak dalej, związanych jest właśnie z tymi tajemniczymi dosyć mocno zwierzakami. I przygotowałem dla was 29 ciekawostek o kotach, a jestem pewny, że większość osób nawet sobie nie wyobraża, bo ja zanim tego nie opracowywałem, to sobie nawet nie wyobrażałem, że takie rzeczy mogą dotyczyć właśnie kocurów i kotek. Rozpoczynamy. Ciekawostka numer 1. Co najmniej 95% właścicieli kotów mówi do swoich pupili i nawiązuje z nimi jednostronny dialog. Dobrze by było dwustronny, ale jednostronny też jest nieźle. 2. Wbrew pozorom koty dobrze pływają w wodzie, tylko z reguły nie lubią w niej przebywać. Za samą wodą no, koty to już kanon jest, nie przepadają, ale większość kotów jak nagle byście rąbnęli do wody, to by sobie spokojnie dopłynęła do brzegu. Wszystkie koty poza gepardem potrafią schować swoje pazury w łapach. To jest dosyć ciekawa ciekawostka. Ciężar kota spoczywa na jego palcach, a nie na pozostałych kościach, czy szczególnie jak u ludzi na kręgosłupie. Zobaczcie, że cały ciężar nasz, ludzi, wisi praktycznie na kręgosłupie, gdy stoimy u kota. On jest rozłożony na jego paluchach. Koty dobrze widzą w ciemności, ale muszą do tego mieć chociaż odrobinę światła. To nie jest prawda, że kot widzi w zupełnej ciemności. Musi mieć chociaż małe smuszki jakiegoś światła. Natomiast znacznie słabiej widzą one za dnia. To jest ciekawostka. Kot wcale dobrze za dnia nie widzi, ale do tym jeszcze będzie później. Ogon kota ma przede wszystkim działać jako równoważna ciała. Pomaga mu zachować równowagę, przykładowo gdy kot łazi po płocie czy po gałęziach. To jest jego szczególne zadanie z wykorzystaniem ogona, natomiast nie jest on stosowane do czegoś innego. To po prostu tak jak u dawniej, powiedzmy sobie, dinozaurów, było coś, co równoważyło jego postawę. Mózg kota jest znacznie bardziej podobny do ludzkiego niż mózg psa. I tutaj akurat to myślę, że jest duża ciekawostka, bo większość osób myśli, że jednak no, psy są bardziej zbliżone w jakiś sposób do ludzi w odczuwaniu emocji i tak dalej. Natomiast jednak mózg kota z wyglądu jest bardziej znacznie podobny do ludzkiego. Kot ma więcej kości niż człowiek. Ludzie posiadają 206 kości w swoim ciele, a kot ma aż 230 kości, czyli dosłownie sporo więcej. Kot może sterować uszami i w ten sposób prowadzić nasłuch na dane miejsce. Niektórzy ludzie też potrafią podobno ruszać swoimi uszami tak jak chcą, natomiast kot może je dokręcać i nastawiać w odpowiednich kierunkach. I oczywiście to było mu potrzebne do tego, aby uciekać przed zagrożeniem, a przede wszystkim nasłuchiwać to, co chce on upolować. Kolejna ciekawostka. One znacznie lepiej słyszą niż ludzie. Mianowicie kiloherców 20 u ludzi, a u kotów 65 kiloherców. I to jest dużo większa, jak widzicie, różnica. To jest około trzykrotna różnica w jakości słuchu. Następna sprawa. Zwierzęta te widzą znacznie lepiej niż ludzie. Określa się, że 6 razy lepiej oraz na 185 stopni mają rozstrzał wzroku. Ale tutaj jeszcze raz podkreślmy, koty widzą, jeżeli łącznie bierzemy za dnia i nocą, to łączna średnia wychodzi, że 6 razy lepiej widzą od człowieka właśnie koty. Węch kociaków jest nieporównywalnie mocniejszy od człowieka. Człowiek ma zaledwie od 5 do 20 milionów komórek węchu, a kot ma od 60 do 80 milionów. I zobaczcie, że nie dość, że kot ma 6 razy lepszy od nas wzrok, to jeszcze ma kilkukrotnie, to co najmniej, ale to jest i tak więcej na pewno, co najmniej trzykrotnie lepszy węch od nas. To jest co najmniej, bo może mieć nawet i dziesięciokrotnie lepszy od człowieka węch. Sprawa następna. Zwierzęta te mają prawie zawsze 30 zębów. Sprawdźcie u swojego kota, jeżeli macie w domu, ile on ma zębów, czy zalicza się do średnich. Posiadają one 5 palców z przodu oraz 3 z tyłu. To jest ciekawostka, o której myślę, że większość niewłaścicieli kotów nie ma pojęcia. Ja na przykład nie miałem, że kot ma akurat 5 palców z przodu i 3 palce z tyłu.
Sprawdźcie koniecznie, jak będziecie mieli kontakt z kotami. Faktycznie się zgadza. Domowe kociaki mogą biegać z szybkością nawet 50 km na godzinę. Tyle, ile te typowe skuterki mają blokadę. Na równi ze skuterem. Oczywiście na krótkim dystansie, ale 50 km kot może się rozpędzić. Najcięższy przedstawiciel tej rasy został zarejestrowany i ważył 21 kg, z czego średnia dorosłych samców to zaledwie 3 do 4 kg. Nieźle spaszony musiał być tam ten kot. Temperatura tych zwierząt to 38,8 stopni Celsjusza, czyli o 2,2 stopnia Celsjusza więcej od ludzi. Wąsy kota służą mu do sprawdzania, czy zmieszczą się one na przykład w ciasnej dziurze, czy łeb gdzieś wsadzą i go będą w stanie potem wyjąć, lub po prostu czy będą w stanie przejść przez tą dziurę całym ciałem. Oraz te wąsy służą także do badania ruchu, co się dzieje wkoło kota. Jeżeli są całkowite ciemności, to kot bada swoje otoczenie właśnie także za pomocą wąsów. Zwierzęta te widzą wyraźnie tylko na 36 metrów. Jeżeli coś jest dalej niż 36 metrów oddalone od kota, szczególnie za dnia, to on widzi już to takie rozmazane, już takie plamowate. Koty są dobrymi, a nawet doskonałymi łowcami, ale krótkodystansowymi. Zwierzęta te śpią aż 18 godzin na dobę, z czego 1/3 czasu wtedy, kiedy nie śpią, przeznaczają na swoje mycie. Koty mają, trzeba powiedzieć, dosyć wygodne życie. Najstarszy przedstawiciel kotów, jaki był zarejestrowany, to miał aż 38 lat. Blisko 1 milionów okazów tych zwierząt jest zjadanych rocznie w krajach azjatyckich, choć pewnie ta liczba oczywiście jest znacznie większa, ale około przyjmuje się, że 1 miliona kotów w krajach azjatyckich wrzucanych jest do garka i zjadanych. I tutaj część osób na pewno powie, a skurczy i tak dalej. Ale ile milionów świń i krów i tak dalej, kurczaków, to już w miliardach pewnie jest liczonych, zażynanych na stołu innych osób. Warto o tym pomyśleć, zanim się skarci kogoś, co je koty, jeżeli się samemu je jakiekolwiek inne mięso. A jeżeli jest się wegetarianinem, tak się mamy. To jest wszystko w porządku. Następna ciekawostka. Koty wchodzą łatwo na drzewo, ale mają problemy z zejściem. I czy tutaj ktoś z Was się zastanawiał, dlaczego kot łatwo włazi na drzewo, a trudno mu zejść? A mianowicie ciekawostka jest taka, że kota pazury są zakrzywione jak haczyki. Jak wchodzi na drzewo, to te haczyki są zakrzywione, że dają mu podparcie. Natomiast jak ma zejść z drzewa, to te haczyki by były w sposób odwrócony, żeby się ślizgały. Nie ma szansy, żeby ten kot się zaczepił o daną gałąź, o korę drzewa i tak dalej. I dlatego on nie jest w stanie zejść bezpiecznie z drzewa, bo nie ma praktycznie pazury, mu na nic się nie przydadzą, a nawet będą mu jeszcze dodatkowo w tym przeszkadzały. Skok tego stworzenia wynosi aż do 5-krotnej długości jego rozciągniętego ciała. Jeżeli kociaka bierzecie za nogi, delikatnie go naciągniecie, zobaczycie jaką ma długość, to znaczy, że 5 razy wyżej potrafi skoczyć niż długość jego ciała. Oczywiście tutaj raczej nie dotyczy to spaślaków kotów. Koty mają z reguły 12 wąsów z każdej strony pyska. Jeżeli macie gdzieś z kociakiem do czynienia, warto przeliczyć, czy aby to się na pewno zgadza. Tutaj akurat szukając tych ciekawostki, to powiem Wam, że część osób pisało, że u nich kot jest jakiś nietypowy, bo coś z tymi wąsami było inaczej, ale generalnie prawie wszyscy, tak myślę, że 95% potwierdzało, że koty mają faktycznie 12 wąsów z każdej strony ryja. Następna ciekawostka. Koci nos jest odpowiednikiem linii papilarnych człowieka. Jeżeli macie linie papilarne na opuszkach palców i one Was potrafią zidentyfikować, tak samo jest w przypadku nosów kota oraz psów. Nie ma dwóch takich samych zwierzaków tego typu, które mają identyczną siatkę, właśnie powiedzmy sobie, tych linii na nosie. Każdy kota można zidentyfikować właśnie po jego nosie. Koty bardzo nie lubią hałasu oraz szybkich i agresywnych ruchów. Szczególnie dlatego oczywiście, że to są zwierzęta łowne. Jeżeli widzą jakiś szybki ruch, to od razu zapala im się czerwona lampka we łbie i mówią, trzeba atakować, trzeba polować. A hałasów nie lubią oczywiście dlatego, że tak jak mówiliśmy wcześniej, one mają wielokrotnie lepszy słuch od ludzkiego, więc jeżeli coś dla nas jest coś głośnego, to dla nich to jest naprawdę już hałas nie do zniesienia.
I ostatnia ciekawostka, która być może będzie zagadką dla Was i mam nadzieję, że odpowiecie na nią. A mianowicie znalazłem bardzo często powtarzające się coś takiego, że kot może mieć ogon w górze zarówno wtedy, kiedy jest zadowolony lub zły. I oczywiście no, standardowo, kiedy ogon jest w górze i ten kot rusza tym ogonem, albo ogon nawet leży i nim tam merda na wszystkie strony, to nie jest pies, to wtedy znaczy, że ten kot jest niezadowolony. No i generalnie jak to jest z tym ogonem, który sterczy do góry i się nie rusza? To wtedy kot jest zadowolony czy niezadowolony? To jest pytanie dla tych, którzy posiadają koty, bo na te pytanie znaleźć odpowiedzi jednolitej, jednoznacznej jest trudno. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne, do subskrybowania kanału. Trzymajcie się. Cześć.